Dziś na temat korytarza życia. Czegoś bardzo ważnego, co powinno być w świadomości Polaków. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek dotrze do jak największej liczby osób i dzięki temu zmienimy coś na naszych autostradach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinku 6.30 na temat korytarza życia, korytarza ratunkowego. Bardzo ważnego elementu, który powinien występować na autostradzie, a ostatnio niestety byłem świadkiem bardzo przykrego incydentu, w którym ten korytarz powstawał, ale nieco późno. Dlaczego? Zobaczcie sami. Tak jak widzicie, najechałem na korek. Automatycznie postanowiłem zjechać do lewej krawędzi drogi. Niestety tylko ja tak zjechałem. Żaden pojazd przede mną ani za mną, co później zobaczycie, nie zjechał do tej krawędzi. W tle słychać już syreny. Ewidentnie zbliża się jakiś pojazd, który ma nieść pomoc. Co robią kierowcy? Nic nie robią. Dopiero kiedy w lusterku pojawia się te niebieskie światło, które ma nieść pomoc, kierowcy postanawiają zjechać. Ale to, co zobaczycie za chwilę, na pewno was zszokuje. Przejechała karetka. Co robią kierowcy? Wracają na pas. Słychać znowu dźwięk syren. Tym razem straż próbuje się przedrzeć. Kierowcy ponownie zjeżdżają do krawędzi drogi. I zamiast kierować się tą lewą częścią drogi, tak jak robiłem to ja, kierowcy mieli to gdzieś. I kolejny przykład. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie widać, jak się odwrócę. Teraz dopiero zjeżdżają. Oj, proszę bardzo. I teraz kolejne auta znowu dopiero zjeżdżają, bo jedzie straż, która, słuchajcie, no, nie może przejechać. Zobaczcie. Proszę bardzo, o. Czemu dopiero teraz? I teraz znowu będą wracać z powrotem na pas. Ech. Pewnie zastanawiacie się, jak powinien wyglądać prawidłowy korytarz ratunkowy. Już wam pokazuję. Mam do was teraz taką prośbę. Kiedy oglądacie jeszcze teraz ten materiał, utrzymanie uwagi odbiorcy jest w miarę wysokie. Zostawcie proszę łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik na Facebooku. Zapytacie dlaczego? Już wam mówię. Wielu Polaków, stając na autostradzie w korku, staje auto za autem, blokując przejazd pojazdów uprzywilejowanych, które mają pomagać, mają nieść pomoc. Wyobraźcie sobie, że w momencie wypadku liczy się każda sekunda. Naprawdę, każda sekunda jest cenna. I w momencie, kiedy stanie tir z tirem obok siebie, samochód ciężarowy, jakkolwiek będziecie mnie poprawiać, w momencie, kiedy jest coś przed nimi, oni tak łatwo nie mogą zjechać na drugą część. W momencie, kiedy stworzyliby korytarz ratunkowy albo korytarz życia i od razu stanęli na skrajnych częściach swoich pasów, pośrodku zostaje wolna część, którą samochody mogą przejechać, te, które mają nieść pomoc. Ja wspomniałem na swoim Snapchacie, że stworzę taki odcinek i dostałem informację od strażaków, że cieszą się, że właśnie coś takiego zrobię. Bo są świadkami osób, które stają na autostradzie i blokują ten przejazd. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Przejście! Zróbcie przejazd, kierowcy! Wiem, że większość osób na moim kanale to młodsza widownia, ale macie rodziców, macie znajomych, brata, siostrę, czy kogokolwiek z rodziny, kto prowadzi pojazdy,
kto jeździ autostradami. Wyobraźcie sobie, że nauczymy tego gestu kilka osób. To automatycznie na autostradzie samochody będą same się tak ustawiały. W Niemczech to jest już normalne, że tworzy się korytarz ratunkowy. I mam nadzieję, że w Polsce też będzie normalnym, że będziemy taki korytarz tworzyć, a nie będziemy stawać auto za autem, blokując przejazdy. Dlatego mam nadzieję, że pod tym filmem zostawicie dużo łapy w górę i dużo udostępnień, ze względu na to, że poszerzymy świadomość Polaków w kwestii ratowania osób, w kwestii korytarza życia. Bo w końcu ma nieść on życie, prawda? Ja swoje prawo jazdy posiadam ponad 5 lat. Przejechałem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. I wiem, że jestem gówniarzem w kwestii kierowania, a człowiek uczy się tak naprawdę całe życie. Ale mogę swoimi zasięgami dotrzeć do was, kierowcy. Do osób, które posiadają samochody i jeżdżą faktycznie na tych autostradach, o których dzisiaj wspominam, czy drogach szybkiego ruchu. Czy nawet na zwykłych ulicach, bo już nie chodzi o autostrady, czy tak jak wspomniałem, o tak zwane eski. Bo nawet blokując ruch na zwykłej drodze, blokujemy pomoc. Dlatego, moi drodzy, liczę na to, że ten film rozejdzie się głośnym echem i dotrzemy do naprawdę dużej liczby osób. Dlatego, kierowcy, od tego momentu, kiedy obejrzeliście ten film, liczę na to, że będziecie ustawiać swoje pojazdy zgodnie z zasadą korytarza życia. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku 6.30. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie stosować tę technikę. Do zobaczenia.